W kwestii frekwencji, jak już wcześniej wspominałem, ona jest bardzo istotna. Ona jest istotna z kilku powodów. No po pierwsze, na tym to przekładać się będzie, myślę, że na jakość jednak reprezentacji, mimo wszystko, którą wybierzemy i tych europosłów, których wybierzemy do Europarlamentu. Po drugie, to co już wcześniej wspominałem, frekwencja i w skali kraju, ale też w poszczególnych okręgach, będzie jakby wpływała na liczbę mandatów i liczbę eurodeputowanych, których wybieramy, więc tutaj też warto jakby nad tym się zastanowić. No po trzecie, wreszcie, ona będzie pokazywała jakby, nazwijmy tą naszą postawę obywatelską, czy aktywność obywatelską, z którą akurat w eurowyborach jest bardzo kiepsko. Jak obserwujemy tą frekwencję i sprzed 5, i sprzed 10 lat, ona przekracza niewiele ponad 20%. Niestety pesymistyczne sondaże pokazują, że to też będzie 21, 21,5, 22%. W ostatnim czasie pojawił się jeden sondaż bardzo optymistyczny, który mówi nawet o 40% frekwencji. Ja bym w niego nie wierzył. Gdybyśmy nawet zrobili średnią arytmetyczną, czyli 40 i 20 i poszło do urn 30%, czyli co trzeci obywatel uprawniony poszedłby do urn, to myślę, że moglibyśmy tutaj bardzo się cieszyć. Może nie byłoby to święto polskiej demokracji, bo to i tak wynik w skali chociażby Europy nie jest zbyt wysoki, no ale tak jak mówię, w skali polskiej i w skali, nazwijmy tej historii eurowyborów w Polsce, to na pewno byłby rekordowy wynik, rekordowa frekwencja. Ja jednak nie spodziewam się, żeby ta frekwencja nawet przekroczyła 25%. Obym się mylił i obym był zaskoczony właśnie w dniu wyborów, czy w dniu ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą. A dlaczego ta frekwencja jeszcze jest tak ważna i głosowanie jest tak ważne? Ano dlatego, że około 60% europejskiego prawa uchwalanego między innymi przez parlament lub w jakim stopniu parlament uczestniczy w tak zwanym procesie legislacyjnym europejskim, który jest bardzo skomplikowany, te 60% właśnie różnego rodzaju regulacji prawnych, ono ma wpływ na to, co dzieje się w Polsce i już mniej więcej 60 czy 2 trzecie, 60% jakby rozwiązań prawnych w naszym kraju właśnie zależna jest od ustawodawstwa i od prawa europejskiego, od kwestii dotyczących emisji CO2, po kwestie dotyczące różnego rodzaju norm sanitarnych, różnego rodzaju regulacji dotyczących konkurencji i wiele, wiele, wiele innych obszarów właśnie prawa europejskiego, nie tylko prawa europejskiego, tego prawa krajowego właśnie, nazwijmy to, jest pod wpływem ustawodawstwa europejskiego. Wystarczy wspomnieć chociażby tą dyrektywę nikotynową, która wiąże się z różnego rodzaju ograniczeniami chociażby tych papierosów, które w Polsce są bardzo popularne i które w Polsce są produkowane i wiele firm, które w Polsce robi te papierosy, no już zastanawia się, co będzie robiło za lat kilka, pewnie szuka jakichś różnego rodzaju, nazwijmy to, luk prawnych, żeby je wykorzystać, ale oczywiście tam też są ustalane strategie polityki regionalnej, polityki rolnej, tak zwanej, czy wspólnej polityki rolnej, czyli chodzi o dopłaty dla rolników, chodzi przede wszystkim też o chociażby sprawę tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, więc ta kadencja na pewno będzie kadencją ciekawą. To jest też kadencja, w której Unia Europejska będzie starała się, nazwijmy to, zażegnać skutki kryzysu finansowego, z którymi borykamy się do dnia dzisiejszego. Zobaczymy, czy kwestia podatków, kwestia Unii Bankowej, kwestia Unii Energetycznej, która teraz jest na stole negocjacyjnym w Unii Europejskiej, między innymi proponowana przez Polskę. To są wszystko bardzo ważne kwestie i problemy. O, warto wspomnieć jeszcze o takiej jednej praktycznej rzeczy, jak chociaż roaming, który też między innymi dzięki decyzjom Parlamentu Europejskiego prawdopodobnie od lipca tego roku lub przyszłego będzie zupełnie zniesiony, więc tutaj chociażby kwestia rozmów telefonicznych jest też bardzo istotna i myślę, że trochę pieniędzy w związku z tymi regulacjami pieniędzy zostanie. Jakość tej naszej reprezentacji parlamentarnej jest o tyle istotna właśnie, że ona będzie miała wpływ, szczególnie jak będzie w jakiejś dużej europejskiej grupie politycznej, chociażby czy to Partii Ludowej, czy u socjalistów, ale głównie chodzi o Europejską Partię Ludową, no ponieważ jeżeli będzie rządziła Europejska Partia Ludowa, to ona będzie miała wpływ na te najważniejsze rozwiązania i wtedy ci nasi posłowie w związku z pewnymi relacjami, interesami politycznymi będą mogli pewne szkodliwe rozwiązania chociażby dla Polski blokować, a powiedzmy te dobre rozwiązania czy te korzystne rozwiązania promować, więc tutaj warto apelować do Państwa rozsądku, do Państwa, nazwijmy to, wyczucia i tego, żeby Państwo jednak przyjrzeli się tym kandydatom, przyjrzeli się programom, przyjrzeli się tym, co właściwie obiecują i co tak naprawdę chcą zrobić. Tu nawet nie chodzi o obietnice, tu chodzi o to, czym chcą się zająć w Parlamencie Europejskim nasi przyszli eurodeputowani, więc naprawdę wiele od Państwa zależy.
ta kartka wyborcza naprawdę ma wielki wpływ i przekonają się w najbliższych 5 latach państwo, że wybór tej naszej euroreprezentacji, a przede wszystkim wybór osób konkretnych, będzie miał wpływ realny na państwa życie, na jakość tego życia, na ceny i wiele różnych obszarów takich, które są bliskie państwu, no, które, tak jak mówię, mają bezpośrednio bezpośrednio wpływ i na państwa, i na jakość życia, i na zasobność państwa kieszeni. Także warto pójść do urn, warto rozsądnie zagłosować, warto się przyjrzeć tym reprezentantom i warto zobaczyć, co oni tak naprawdę będą chcieli dla nas właśnie w tym Europarlamencie zrobić.